27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie. Szybko rozniosło się na całą prowincję poznańską. Dotarło ono również do Inowrocławia, ponieważ tutaj większość mieszkańców to byli Polacy. Zaczęło się od próby wyzwolenia miasta przez powstańców inowrocławskich. Próba niestety się nie udała i powstańcy musieli zrezygnować z walki. Ale z okolic Gniezna, z Witkowa, z Kruszwicy, Strzelna, Barcina, Pakości napływali nowi powstańcy i nowe oddziały. Było ich w sumie około 900. I 4 stycznia w Mątwach nastąpiła koncentracja tego wojska powstańczego. Sam atak i sama bitwa inowrocławska, bo była to klasyczna bitwa miejska, zdobywano każdy dom i każdy budynek użyteczności publicznej. Sama bitwa rozegrała się 5 stycznia. Była bardzo krwawa, ponieważ zginęło 45 powstańców, a ponad 120 było rannych. Straty niemieckie były znacznie mniejsze, ale było to spowodowane brakiem doświadczenia ze strony polskich oddziałów. 5 stycznia Niemcy byli otoczeni w budynku koszar oraz dworca. Jednak napływające tłumy mieszkańców Inowrocławia i Kujaw do centrum miasta spowodowały pewien strach i obawę o życie cywilów. Wówczas to garnizon niemiecki na prośbę swoich rodzin podjął decyzję o kapitulacji, o poddaniu się. Warunki zakładały honorowe opuszczenie miasta z bronią. I tak też się stało. 6 stycznia wojsko niemieckie opuściło miasto, a Inowrocław stał się na powrót polskim miastem. Co dzisiaj Inowrocławianie, co dzisiaj Kujawianie robią dla uczczenia tej pamięci? Jest kilka form. Przede wszystkim pamiętamy o grobach, o pomnikach, o tablicach, które są dość liczne na terenie całych Kujaw. Od jakiegoś czasu bardzo modnym stały się różnego rodzaju rekonstrukcje. Taka grupa rekonstrukcyjna też działa w Inowrocławiu i staramy się w momencie rocznic organizować wydarzenia upamiętniające właśnie tą bitwę i oswobodzenie Inowrocławia przez powstańców. Miejmy nadzieję, że już niebawem będą możliwe kolejne rekonstrukcje bez maseczek i reżimu sanitarnego.